Siemanko, to mam 10. Mango 4000 po portalach, już nie mam numek. Dzisiaj prezentujemy Windows 10, też takie trzy programy. Scratch, Dux Paint i Google Earth. No, więc zaczniemy od Google Earth. No to proszę, to jest ziemia. Możemy jeszcze nawet wziąć inny obiekt. Dobra, to może nie płacie. Możemy sobie zobaczyć inne obiekty. Niezidentyfikowane, czy coś takiego. A na przykład, no przecież mój napisz. Nie, odpatrzę ja to. I ten. O, tutaj. O, to jest tam. Pokażemy na przykład Pluton, Neptun. O, Urana pokażemy. No, to jest taka planeta, która obrócona jest inaczej niż. Ale to są pierwsze zdjęcia. I mamy. 2014? Kurczę. Nie wiedziałam, że aż tak. Dobra. Słońce. Dobra. No. Skąd wzięli te zdjęcia? Jestem ciekaw, jak on to zrobił. To jest nasz księżyc, niestety nie da się go obrazać, ale później zobaczycie, jak on wygląda z każdej strony. Można nawet. Ale czemu to tak daleko? Ziemia nie jest dodawiona od góry. Dobra, wszystkie są z tej samej daty, z tej samej godziny. No ciekawe, jak oni to zrobili. Jak będziecie wiedzieć, jak to oni zrobili, to napiszcie w komentarzach, będę zadowolony, dobra. Ja mam na przykład Plutona. Zobaczcie, jak Pluton. Ale on inaczej będzie wyglądać niż wszystkie planety. Jasne, on nie wygląda jak. Dobra, co to jest? Teraz pokażemy Dux Painta. To jest program magiczny. Dzieci go lubią. To jest coś podobnego do Painta. Tylko inaczej go nazwano. Dodali tylko nazwę Dux. I zmienili wygląd. I dodali i opcję magia. Gumka nowy, otwórz, zapisz. Wydrukuj, zakończ linię. Kształty. Stempeluj. Na przykład są stempelki. Stempelki tego pingwina, który on jest prezenter. On to właśnie jego znaczek prezentuje. Cały ten program. Dobra, kupię. Dobra. Tylko tutaj powinno być coś takiego lepszego. To mogli tylko jedną rzecz dolepszyć. Żeby było powiększanie gumki. Bo tutaj takim. On na przykład jak wstępluj, o tutaj takie coś podobnego. To by było coś idealnego. Dobra, zobacz. Takie malutkie pingwiny. Dobra. Teraz na białym widać. Kalejdoskop. Dobra, teraz coś narysujemy ładnego. Ja takie bez growy. Dobra, to jest kalejdoskop. Dobra. Lawendowy. Takie coś z kalejdoskopu, żeby chociaż ładnie wyglądało. I pokolorujemy na takie kolory, jakie zaznaczyliśmy. Czarne tutaj.
Tutaj graniczy w kalejdoskopie tylko nasza wyobraźnia graniczy, czy coś takiego. No proszę. I tutaj taki tutaj niebieski kolorek. I teraz kolorujemy na te wszystkie kolory, jakie tu są zaznaczone, tylko żeby w pełni było. Coś nam nie wyszło. No, teraz musimy tylko narysować. No po prostu zwykłe. No, coś nam się popsuło. Jest taki jeden kanał, który tak zrobił, a jak... jak się wystraszyłem, dobra. No nie potrzebuję. Dobra. To jest wszystko z tego. Teraz ostatni program, Scratch. To jest program, który tutaj... I zobaczcie, to jest niebieski, powiem. To jest fioletowy, to jest taki purpurowy, to jest zielony, to jest pomarańczowy i tak nie wiem, co to jest. Napiszcie mi w komentarzach. To jest taki złoty, taki nie wiem, powiedzcie mi w komentarzach też. Taki, o, może brązowy, ale napiszcie lepiej. To jest żółty, to jest jasno-niebieski, to jest zielony po prostu, a tutaj nie wiem. I tutaj możemy robić jakąś animację, na przykład. To oznacza, że ma... Ta flaga to oznacza, że masz się te, jeśli to się kliknie, to wtedy on będzie się ruszał, ale musimy mieć jakieś bloki, ale nie. Ja zawsze jestem do tego przyzwyczajony, więc zacznijmy od tego. Ja wezmę też Forever, też mi tak wygodnie, dobra. Samych bloków ruchu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i teraz no i zobaczcie. Też jak chcecie, mogę zrobić taki wyścig. Tylko będzie mi potrzebne więcej czasu. Chcecie? No to dobrze. Zrobimy taki wyścig. Dobra. Potrzebne nam tylko cztery weźmiemy takich cztery bloki, taki, nie cztery bloki, tylko cztery piłki, bo one są okrągłe. Na przykład tą piłkę weźmiemy o tu. I tutaj najpierw zrobię. Pokażę wam taką sztuczkę, że bo także można kopiować pomiędzy. Nie trzeba do każdego wszystko robić. Można po prostu zrobić, że weźmiesz to i tutaj przełożysz. No, ale to później pokażę, dobra. Blok to i to, dobra. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tylko jeden taka rzecz jedna. To będzie trochę problem, dobra. Taka jedna rzecz, stęp. Tak, zobaczcie. Tylko będzie trochę problemu, żeby to postawić. No, dobra, nie będziemy robić tego wyścigu, bo to... I tak się tego nie uda. Dobra. A ten stęp, o, clear. O, clear. O, clear, a sobie. Nie. O, i prosta komenda. Ta-da!
można przełożyć do paski do tu. Ładne jeszcze jakieś tu odlotowe takie. No i to by było na tyle, więc jeszcze tylko pokażę mój, oj, przepraszam, pokażę mój kanał na YouTube, tylko poczekaj, więc subskrybujcie mój kanał, komentujcie moje filmy. I się żegnam z moim kanałem. I klikajcie. I klikajcie ten guzik. Subskrybuj, na przykład na tym pokażę. Klikajcie, lajkuj. Łapka w górę albo łapka w dół. I piszcie komentarz. Więc żegnam się z wami. Cześć. I dziękuję za oglądanie.